Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie skupię się na najważniejszej kwestii odnośnie czyszczenia układu klimatyzacji, wentylacji, która powoduje, że śmierdzi Wam z nawiewów, szczególnie po wyłączeniu klimatyzacji. Już kilka filmów na ten temat na kanale jest, jednak dalej trafiają się osoby pytające, ale o co, dlaczego to śmierdzi, ja byłem na serwisie, mi to czyścili, zapłaciłem dużo pieniędzy, ozonowanie, wszystko, a nadal po wyłączeniu klimatyzacji bardzo śmierdzi. Co może być tego powodem? Już Wam pokazuję, żebyście to dobrze zrozumieli. W jednym samochodzie pod schowkiem, który już wymontowałem, to jest dosłownie zwykle 1, 2, 3 i jeszcze na dole 3, czyli 6 śrub pod schowkiem, który wysuwamy. Ewentualnie może to być w miejscu tutaj, w podszybiu, czyli otwieramy klapę naszego silnika i tu wyciągamy taki plastikowy element, tam znajduje się filtr. I tam jest cała obudowa, zwykle parownik też jest w tamtym miejscu, a u mnie w samochodzie parownik znajduje się zaraz obok filtra, ale właśnie pod schowkiem. I sporo osób nie zajmuje się dosyć dobrze czyszczeniem, bo albo są leniwe te osoby, albo po prostu są nie rozumieją tego, co jest najistotniejsze, dlatego w tym filmie postaram się to dokładnie wyjaśnić. Zobaczcie. Oczywiście co roku, przynajmniej co roku, powinniśmy wymienić filtr klimatyzacji. Tutaj rok temu był wkładany, jak widzicie, nowy i po roku wygląda tak, jak wygląda, czyli już wszystkie włókna są dosyć mocno zapchane i przez to może występować oczywiście efekt parowania szyb, może występować efekt bardzo słabej wentylacji, czyli mimo, że ustawimy tutaj na maksimum, to słabo wieje nam z nawiewów, ale głównie najgorszym oczywiście efektem jest parowanie szyb, a to wszystko przez to, że filtr już jest niedrożny. Powietrze przez niego nie przepływa odpowiednio, zgodnie tutaj z kierunkiem na strzałce. Te powietrze po prostu jest zatrzymywane na tym filtrze, a ten filtr, jako że jest teraz taką większą barierą przepływu świeżego powietrza, to gdy jeszcze dodatkowo w obudowie takiego filtra, zaraz przy parowniku, mamy kupę śmieci, a dokładnie liście, owady, to jest dokładnie to, co przed chwilą zauważyłem. To wszystko łączy się z wilgocią, która przy parowniku jest naturalną czynnością, że tak powiem, która jest tutaj właśnie w tym miejscu, czyli łączenie się brudu z wilgocią, powoduje to efekt taki, że ten wilgotne śmieci, które tutaj są, czyli to wszystko, co widzicie, liście, to wszystko, co się tutaj znajduje, zapycha odpływ klimatyzacji, czyli woda, która skrapla się z naszego parownika, zamiast spłynąć na dół pod samochód, bardzo często wnika w te wszystkie liście, w te wszystkie owady, w to wszystko, co tutaj po prostu się nagromadzi. I jak my wyłączymy klimatyzację, to wszystko potem odparowuje z naszego filtra, z tych wszystkich śmieci i widzimy zaparowane szyby. Dlatego tak istotne jest nie tylko wymiana filtra, co jest bardzo proste do wykonania, ale bardzo istotne jest wyczyszczenie bardzo dokładne całego tego wnętrza, tak jak tutaj widzicie. To jest bardzo ważne. I nie tylko tu, co widzicie, ale także tutaj na dole szmatką oczyścić dokładnie całe to wnętrze. Dlaczego to jest takie istotne? Jeszcze raz powtarzam. To wszystko wchłania wilgoć. Zobaczcie, tutaj wszędzie w tych miejscach, o, teraz będziecie widzieć lepiej, w tych różnych zakamarkach, jeżeli są jakieś zabrudzenia, to wszystko pochłania wilgoć. Nawet ten kurz, ten brud, który tutaj jest. Dlatego też dokładnie wszystko czyścimy. Bardzo dokładnie. Zobaczcie, tutaj wsuwa się filtr. A zaraz za filtrem, zaraz Wam pokażę, od wewnętrznej bardziej strony, o tutaj. Tutaj widzicie taki metalowy element, no może słabo widać. O tutaj, może teraz będzie lepiej widać. O, ten metalowy element aluminiowy tutaj, który widzicie, to jest parownik. Ten element tworzy nam zimno w samochodzie. I ten element musi być oczywiście czysty, odtłuszczony, odgrzybiany specjalnymi środkami do czyszczenia. Firmy na przykład dowolnej, WURT, Bizol, C30, Liquid Technologies, Polski też jest taki środek w sklepach do kupienia. Jest sporo różnych środków do oczyszczania. Nie mówimy o odświeżaczach klimatyzacji. Mówimy o specjalnych środkach do czyszczenia parowników, do czyszczenia klimatyzacji, nie do odświeżania. I wtedy dopiero będzie wszystko ok, wyłączymy klimatyzację, nie będzie smrodu, nie będzie żadnego problemu i nie będzie też parowania szyb, albo będzie w mikro zakresie, ponieważ cała woda, która się tu
zbierze na tym parowniku po prostu skapnie, a następnie tam jest taki otwór i spływa pod samochód. Tak więc to jest bardzo istotna rzecz. Może być sytuacja taka, że wszystko sobie tu oczyścicie, nalejecie do środka sobie tutaj wodę, a woda nie będzie Wam ściekać szybko, tylko bardzo powoli. Tak więc od spodu samochodu musicie znaleźć gumowy koreczek taki, to jest odpływ klimatyzacji, znajdziecie taki odpływ na moim filmie, gdzie to się znajduje na ścianie grodziowej za silnikiem. I wsadzacie tam delikatny drucik czy twardą żyłkę i po prostu odtykacie to i woda zacznie ciec bez problemu, więc możecie tutaj nawet wlać wodę za pomocą strzykawki, spryskiwacza, czy na przykład nawet kieliszkiem, czy jakimś tam spryskiwaczem, czy czymkolwiek po prostu wodę, i jak samochód stoi na prostej, równej powierzchni, to ta woda Wam spłynie, tędy Wam nie wypłynie tutaj, tak żeby Wam tutaj coś zabrudzić przy dywaniku. Ona tam spłynie, to jest wszystko tak wyprofilowane, że gdy auto stoi prosto, to ta woda tutaj po prostu z tego parownika tam spływa na dół, tam jest odpływ na końcu, taka dziurka i spływa. Tak więc musicie to dokładnie sobie tu oczyścić. Idealnie, gdybyście mieli sprężone powietrze i na samym końcu, gdy już wszystko tu oczyścicie za pomocą na przykład pędzelka, jeszcze tutaj sprężonym powietrzem wszystko przedmuchać, oczywiście bardzo prawdopodobne, że wszystko tutaj dookoła Wam się zabrudzi po prostu, będzie auto do czyszczenia, no bo to wszystko Wam tutaj poleci do wnętrza kabiny, tak więc może tak być. Ale jeszcze raz, przypominam, to jest bardzo ważne, jeżeli chcecie dokładnie mieć oczyszczoną klimatyzację, to nie. Ozonowanie jest oczywiście ok, ale w ostatnim etapie, gdy wszystko macie już oczyszczone, macie już wszystko ok, to wtedy ozonowanie jest ok. Ale w momencie, kiedy jeszcze macie brudny filtr, to oczywiście ten filtr należy co? Zdemontować i na pewno kupić nowy. Nie można go przetrzepać i wsadzić z powrotem. Te włókna, które tutaj są, zobaczcie, te włókna są już zapchane. Tu nawet jak przetrzepiecie, przepraszam, ten filtr, to on dalej już jest nieskuteczny. Ten filtr już jest po prostu do wymiany. No i naturalnie pamiętajcie zawsze o strzałce. Strzałka pokazuje, jak świeże powietrze wchodzi tędy, a tędy przefiltrowane już do wnętrza samochodu. Zatem zawsze zgodnie z strzałką oczywiście wkładamy filtr, żeby nam tutaj nie było żadnych problemów z parowaniem. I wszystkie te listki, te owady, to wszystko, co tam w środku się znajduje, musicie poświęcić na to chwilę czasu, dokładnie oczyścić i całą tą obudowę, którą tu widzicie w środku, te zakurzone miejsca, takie lekko wręcz tłuste, to wszystko musicie oczyścić dokładnie, więc poświęćcie na to czas, umyjcie to dokładnie i potem wlejcie tu wody, sprawdźcie, czy fajnie Wam pod samochód spływa ciurkiem, a nie kropelkami, bo jeżeli będzie kropelkami, to tak jak mówiłem, odpływ zapchany i trzeba go oczywiście od spodu samochodu. Teraz nie będzie tego widać, ale od spodu samochodu trzeba oczywiście go odetkać. Od góry tutaj nie bardzo Wam się uda, bo możecie uszkodzić tam jakieś elementy, więc podnośnik albo podjazd i wtedy. Tak więc jeszcze raz na sam koniec podsumowanie. Filtr jak wyczyścicie, to jest małe piwo. Ozonowanie to małe piwo. Najważniejsze, pozbyć się wszystkich tych śmieci, owadów, tego wszystkiego, bo to wsiąka wilgoć, która jest generowana za pomocą tego parownika, bo tam jest bardzo zimno. I wsiąka, wyłączamy klimatyzację i to dopiero zaczyna parować, a to wszystko śmierdzi. Te wszystkie liście, gdy one paruje, z nich woda, to śmierdzi po prostu. No i oczywiście ten parownik metalowy, który widzieliście, on musi zostać dokładnie spryskany specjalnym środkiem do czyszczenia klimatyzacji parowników, czyli na przykład WURT, Bizol C30, Liquid Technologies, są różne środki. Tak więc do wyboru, do koloru, ale ma być to profesjonalny, specjalny środek do czyszczenia klimatyzacji. To rozpuszcza te wszystkie takie ogniska pleśni, grzybów, tego wszystkiego i to potem tym odpływem, ten cały syf po prostu spłynie pod samochód. Spryskujemy to porządnie, a na końcu, jeżeli oczywiście chcemy, możemy jeszcze dokładniej to spryskać wodą, zwykłą wodą. I tak, żeby to wszystko po prostu nam porządnie spłynęło. Potem zakładacie oczywiście nowiutki filtr, wszystko składacie do kupy i zapewniam Was, że będziecie bardzo dobrze, że tak powiem, oserwisowani przez samego siebie. Często w różnych serwisach jest tylko kwestia, tylko tak szybko przyczyścić, nowy filtr, no i klient wyjeżdża i fajnie, nie jest źle, ale czasem coś paruje. No i ktoś może powiedzieć, ten ty tak ma, ja też tak mam. Nie! Jak dokładnie wyczyścicie ze wszystkiego, wszystkie te zakamarki, bo może być tak, że z zewnątrz nie widać, a tamte zakamarki, które wyczyścicie na przykład pędzelkiem, dokładnie wchodząc w te wszystkie od samego końca, po prostu rękę trzeba tam powyginać, jak dokładnie to wysuniecie, to w tym momencie będziecie mieli czyściutko, czyściutko tam i woda będzie szybko spływać i nie będzie żadnego problemu ani z parowaniem,
szyb, ani nie będzie problemów ze smrodem, ani z niczym. Bo pamiętajcie, moja rada jest taka, żeby nigdy w życiu do tych kratek wentylacyjnych, jakie tutaj mamy, tam, nie wpryskiwać żadnych odświeżaczy. Pamiętajcie, że te plastikowe elementy, które się tutaj łączą, zobaczcie, żebyście to może zrozumieli. Ja wam to postaram się dokładnie pokazać. Tutaj mamy, zobaczcie, co się dzieje. O, jakby to pokazać, żeby było dobrze. O, tu mamy łączenie, zobaczcie. To jest łączenie tego kanału wentylacyjnego, zobaczcie. To się wszystko ze sobą łączy. I na niektórych łączeniach, zobaczcie, to są takie kielichy. Żebyście to zrozumieli, to są takie kielichy. Jeżeli wpryskamy tam środek, to tędy może wam skapnąć. To nie jest szczelne w 100%. To nie jest szczelne w 100%. To ma być szczelne tylko do przepływu powietrza. Jest to w miarę szczelne, ale ta woda wam może tu skapnąć i gdzieś tutaj będzie wam kapać albo na podłogę, na dywaniki. A jeżeli są to tutaj, zobaczcie, wewnętrzne, środkowe, to może wam tam skapnąć na elektronikę, na radio, na sterowanie klimatyzacją i będą spore problemy. Bardzo dużo osób miało już takie problemy właśnie przez to, że zastosowało odświeżacze powietrza, takie pianki wtryskiwane tutaj. Sporo jest osób zadowolonych i wszystko jest, póki się nic nie zepsuje. Nie radzę tu nic zrobić, bo te czyszczenie tych układów wentylacyjnych nie ma sensu. Nie ma sensu, naprawdę. Niewiele to daje, a często ta pianka po prostu powoduje takie tłuste plamy wewnątrz. Jak ktoś kiedyś otwierał sobie cały układ wentylacyjny, te wszystkie plastiki, to tam, gdzie nikt nigdy nic nie robił, tam jest lekko zakurzone, ale nie ma problemu, żadnych grzybów, niczego. A tam, gdzie stosowali pianki, tam widać takie tłuste ogniska, takie plamy. I one być może z czasem jeszcze bardziej śmierdzą. Tak więc nie korzystajcie z żadnych odświeżaczy. Jedyna opcja, wymiana filtra, oczywiście dokładne oczyszczenie wnętrza obudowy z tych wszystkich brudów. Jak to zrobicie, dokładnie oczyścicie, to wtedy wasza klimatyzacja będzie po prostu wydajna, układ wentylacji będzie wydajny, nic nie będzie wam parować albo w bardzo ograniczonym zakresie. Oczywiście filtr zakładamy zgodnie ze strzałką i będziecie bardzo zadowoleni. A potem jedziecie sobie do serwisu klimatyzacji. Po co? Tylko i wyłącznie zrobić serwis, czyli napełnić układ, jeżeli jakieś straty oczywiście czynnika są. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to ozonowanie wnętrza, które też zalecam. Ale najpierw musi być wszystko oczyszczone. Nie ma sensu iść robić tu serwisu klimatyzacji, jak nie oczyścicie. Co roku taki widok będziecie mieli. Co roku to się samo po prostu robi. Te wszystkie liście się przedostaną mimo tego filtra, jaki niby ma być szczelny. Zawsze coś przejdzie i to po prostu, jak sami widzicie, to jest istna zgnilizna, która z wilgocią powoduje smród. Dobra, wszystko już wiecie, sorry, że tyle gadam, ale bardzo chcę, żebyście skutecznie działali, a nie na zasadzie, że bo tak mi kolega powiedział. Już teraz wszystko rozumiecie. Nie odświeżamy nigdy kanałów wentylacyjnych. Czyścimy dokładnie przy parowniku, czy to tutaj za schowkiem, dokładnie pędzelkiem, wszystko możemy przedmuchać jeszcze sprężonym powietrzem, ale wtedy, tak jak mówię, może wam tu kupę syfu gdzieś polecieć, tak więc odkurzacz można z taką cienką rurką włożyć. Ewentualnie w innych samochodach może to być taka sytuacja, że tutaj otwieracie klapę, obudowa plastikowa, ściągacie, wyciągacie filtr i tam dokładnie trzeba wszystko przeczyścić, wszystko. No i też można zalać oczywiście wodą i od spodu samochodu będziecie od razu widzieć, że tutaj ciurkiem powinna woda lecieć. No i z mojej strony to tyle. Tak więc ja zabieram się za wymianę filtra, dokładne oczyszczenie wszystkich tych miejsc. Jak tego nie oczyścimy we wnętrzu obudowy, to mimo nowego filtra problem będzie. I smród, i parowanie szyb. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam. Jeżeli macie jakieś inne swoje sposoby, sprawdzone środki, piszcie w komentarzu. Cześć!